Chciałbym was poznać. Zapraszamy ponownie. Tak. Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Buzyk, gdzie prezentuję wam rowery, które posiadamy w Biker Buzyk. Dzisiaj mamy dla was rower Orbe, Alma M50 Orbe. Pojawiły się w Biker Buzyk niedawno, tak naprawdę w tym roku zaczęliśmy nimi handlować. A dokładniej w tym miesiącu. Tak jest, no bo nie ma rowerów, jak to wiadomo. Pokrótce wam omówimy ten rower, co on ma, do czego może służyć. A czego nie ma, a co mieć powinien. No dokładnie. Także rower, jak to powiem, Alma M50 od Orbei na ramie karbonowej. Jest to rama karbonowa z włóknami OMR. Orbeja ma dwa włókna, OMR i OMX. OMX jest ten wyższy, OMR ten niższy, czyli mamy tutaj ten niższy. Natomiast... niższy znaczy, że... Znaczy, no niższy, no po prostu jest waga tylko większa, tak? Czyli mały, a niski. No dokładnie. Znaczy no, na tych włóknach jest waga troszeczkę wyższa, tak? Musimy wytłumaczyć, o co chodzi. Dokładnie. Niski, wysoki. Chodzi, że jest troszeczkę cięższy, bardziej budżetowe rozwiązanie. Natomiast nie jest to w żaden sposób, tak powiedzmy, słaby karbon, tylko po prostu jest troszeczkę cięższy, tak? Tak. Jest... Inne układanie, inne włókna karbonu. Powiedzieć, że OMX jest wersją wylajtowaną OMR-a. Rower. Najpierw w ramie to, co fajne i to, co warto podkreślić. Rama zbudowana już z nowoczesnymi technologiami, czyli mamy geometrię bardziej progresywną. Na ośce bus z tyłu 148 mm, co zwiększa nam sztywność całej ramy. Wersja press fit mamy, support też zwiększa sztywność przełożenia naszej mocy w prędkość. Tak? Możliwość dwóch zamontowania koszyków, co jest ważne w długich wyścigach. Oraz, no to już standard, jest główka ramy taperowana, ale prowadzenie wewnętrzne linek nie jest tutaj tak jak w większości producentów. Nie wychodzą one z boku, one wychodzą naprzód, koło, tak naprawdę z przodu ramy całkowicie, jak już się zaczyna główka, to tutaj wychodzą pancerze. Co to ma za zadanie? Tak naprawdę nie musimy zakładać żadnych osłonek na pancerze czy oklejki tej ramy, żeby nam się nie rysowała rama od pancerzy. Tu już mamy ten problem rozwiązany, po prostu pancerze tu się nie zegną. Jedynie co się mogą, to złamać, ale to wątpię, że przy skręcaniu się złamią. No, byłoby to ciężko do zrobienia. Było to ciężko. Rower na amortyzatorze RockShox Judy z manetką blokady na kierownicy. To w takim rowerze jest pożądane. Na kołach 29 cali, składanych zapewne w Orbei, z piastami Shimano. Tak jest. Na oponach Maxxis Icon, które no, znamy, lubimy, zasadniczo... uniwersalne bardzo. Uniwersalne opony, które się łatwo czyszczą. Po małej korekcie bieżnika, bo kiedyś był z tym problem, że się zapychały, jak ten bieżnik był wyższy. I z tyłu nie najlepiej się nadawały. Tak, teraz nie ma tego problemu, a przynajmniej jest mocno ograniczony. Jeżeli chodzi o no, ewidentną oszczędność w tym rowerze, to mamy hamulce. To w zasadzie, jeżeli planujemy naprawdę przyspieszać i naprawdę hamować i jeździć bezpieczniej, zaproponowałbym od razu wymianę na, załóżmy, no przynajmniej te M6100 bym tutaj zainstalował. Mamy tutaj hamulce MT200, które no, są mile widziane w podstawowych trekkingach, ale nie w rowerze do startów. To nie jest tak, że one nie hamują czy coś w tym stylu, tylko po prostu mają dłuższą klamkę, przez co one są na 3 czy tam 4 palce, tak? No i wydłuża nam się ogólnie czas hamowania. Tak jest. I zmniejsza nam jeśli się byśmy, kontrola. Tak, jeśli byśmy chcieli przesunąć, żeby dwoma palcami hamować, to wtedy nie mamy
takiej siły nacisku po prostu dźwignia jest dłuższa, tak? A przy mniejszej dźwigni mamy jednak klamkę bliżej, tu mamy wszystko usztywnione i szybsza reakcja jest i od razu tłoczek zaczyna obsługa pracować. Obsługa jednym czy dwoma palcami gwarantuje nam, że nie musimy odrywać rąk od kierownicy. Spróbujcie sobie trzymać kierownicę i zahamować jednymi palcami, a trzymać kierownicę przykład, dwoma i zahamować trzema. To zobaczycie, jaka to jest różnica. A przy okazji proszę kolegę, żeby wam szarpał jeszcze rowerem, bo to tak się odbywa. Także dokładnie. I utrzymujcie się w siodle. Jeżeli chodzi o dwa sloty, Dominik powiedział na koszyk na bidon. Ja trochę zaspoileruję. Niebawem będziemy wam pokazywać różne ciekawe akcesoria. Mamy też od Fidlocka ciekawy pomysł na te sloty, także to nie tylko pompka czy koszyk na bidon, tych pomysłów jest coraz więcej, ale o tym niebawem. Co do pancerzy, bardzo fajnie też wychodzi pancerz do przewód, do hamulca tylnego. Nie ma tutaj po prostu dziurki i nagle wyskakuje, tylko jest tutaj ładnie wykończone stożek i zarówno przy pancerzu hamulca. No, takie smaczki, które mi się bardzo podobają w Orbea. Ogólnie uważam, że Orbea pod względem stylistyki po prostu jest przepiękna. Jeżeli chodzi o geometrię, o wrażenia z jazdy moich klientów, znaczy nie tyle moich, bo ja dopiero wszedłem. Można powiedzieć, że sprzedaliśmy do tej pory Oiza, który się odbił od wystawy. Postawiliśmy go. Chcieliśmy go nagrać. Chcieliśmy go nagrać, nie zdążyliśmy. Postawiliśmy go na wystawie, po prostu facet wszedł od razu, mówi: dobra, fajnie, że go macie. Biorę. Dziękuję. Tak jest. Było po wszystkim. Rower, jak to rower do ścigania, przeznaczony ma, już jest na napędzie 1:12 od Shimano. Mamy to głównie deorkę z przerzutką Mixteka. Jest kaseta 1051, czyli bardzo duży rozpiętość biegów, korba z Halotechu, no tutaj to już powinno być. Pressfit. Znaczy na Halotechu. Halotech, ale pressfitowy. No tak, na pressfitowy, no pressfit. W zasadzie, jeszcze komponenty od Orbei. Są to aluminiowe, oprócz siodełka. Znaczy siodełko jest sygnowane Orbeją, ale natomiast jest to Sele Royal. Jest to model sportowy, który w normalnej sprzedaży nie znajdziecie, bynajmniej tak odchudzanego. Fajnie, że takie siodełko jest tutaj zamontowane. Dobre. Co do dbałości marki o klienta, kupując ten rower, otrzymujemy standardowo 2-letnią gwarancję na wszystkie podzespoły. Natomiast w przeciągu 30 dni od zakupu możemy złożyć takie podanie, rejestrację i po takim zabiegu otrzymujemy dożywotnią gwarancję na ramę i na sztywne widelce od Orbei. To uważam, że to jest bardzo, bardzo porządne podejście. No bo właśnie Orbea jeszcze robi te rowery ze sztywnymi widelcami, co nie... Nie robi to producenci, nie robi teraz producenci. Nie ma tego wiele, a niektórzy po prostu nie potrzebują, potrzebują lekkiego, dokładnie, agresywnego roweru, a mają takie tereny, że widelec jest tylko tak jest dociążeniem, bo i tak by jeździ na blokadzie, załóżmy. Także pokrótce wam umówiliśmy ten rower. Jeśli jesteście zainteresowani tym rowerem, to zapraszamy was serdecznie do salonu Biker Budyk w Brennicy, tudzież Iławie. My będziemy starali się kolejne rowery wam pokazać w miarę możliwości. No i co? Zasadniczo Orbea będzie do nas sukcesem nie spływać. Na razie dostaliśmy pierwszych kilka sztuk, ale już mamy informacje o kolejnych, że już do nas jadą. Tak jak widzicie, nie stoimy jedynie na Unibike'u czy Giant'cie, staramy się rozwijać o kolejne marki. Zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej, no, nawet byśmy nie mogli polegać tylko na dwóch dostawcach. Także szukamy kolejnych, którzy zapewniają tą lub lepszą jakość. Mamy jeszcze kilka niespodzianek dla was w tym roku, które będziemy pokazywać. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Tak jest. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.